mam dość dziwny bilans znalezionych osób. W większości przypadkiem oddalają się od szlaku lub ześlizgują z mojego klifu, nie mogąc wrócić. Większość z nich słyszała o zasadzie zostań tam, gdzie jesteś i nie idź dalej. Ale miałem dwa przypadki, kiedy tak nie było. Oba dały mi dużo do myślenia i używam ich jako motywator, by jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Pierwszy był mały chłopiec, który wyszedł zbierać jagody ze swoimi rodzicami. On i jego siostra trzymali się razem i oboje zniknęli mniej więcej w tym samym czasie. Rodzice stracili ich z oczu na kilka sekund i w tym czasie dzieci najwyraźniej oddaliły się. Kiedy rodzice nie mogli ich znaleźć, wezwali nas, a my przyszliśmy przeszukać teren. Córkę znaleźliśmy stosunkowo szybko, ale kiedy zapytaliśmy, gdzie jest brat, odpowiedziała, że zabrał go człowiek niedźwiedź. Powiedziała, że dał jej jagody i powiedział, żeby była cicho, bo on chce przez chwilę pobawić się z jej bratem. Ostatnio, kiedy widziała swojego brata, ten siedział na barana u człowieka niedźwiedzia i wydawał się spokojny. Oczywiście naszym pierwszym skojarzeniem było porwanie, ale nigdy nie znaleźliśmy żadnego śladu innego człowieka w tej okolicy. Mała dziewczynka stanowczo twierdziła, że to nie był zwykły człowiek. Był wysoki, pokryty włosami zupełnie jak niedźwiedź i miał dziwną twarz. Teren przeszukiwaliśmy tygodniami. To było jedno z najdłuższych zgłoszeń, w których brałem udział. Ale nie znaleźliśmy żadnego śladu po zaginionym chłopcu. Druga była młoda dziewczyna, która poszła na wycieczkę ze swoją mamą i dziadkiem. Według matki dziewczyna wspięła się na drzewo, żeby lepiej widzieć las i już nigdy z niego nie zeszła. Czekali u stóp drzewa godzinami, wołając ją, zanim zadzwonili po pomoc. I znowu, szukaliśmy wszędzie, ale nie natrafiliśmy na żaden ślad. Nie mam pojęcia, gdzie mogła zniknąć, ponieważ jej matka i dziadek nie widzieli, żeby schodziła z drzewa. Kilka razy wyruszyłem na poszukiwanie jedynie z psem. Prowadził mnie on prosto do podnóża klifów, nie wzgórz czy skał. Pionowe, surowe klify bez wsparcia dla rąk i nóg. Za każdym razem mnie to zastanawia, bo w takich wypadkach przeważnie zaginiona osoba znajduje się na górze klifu lub całe mile od miejsca, w które zaprowadził nas pies. Jestem pewien, że jest na to jakieś wyjaśnienie, ale wydaje mi się to dziwne. Jedna szczególnie smutna sprawa dotyczy podjęcia ciała. 9-letnia dziewczynka spadła z wału i nabiła się na pień martwego drzewa. To był strasznie dziwny wypadek. Nigdy nie zapomnę dźwięku, jaki wydała jej matka, kiedy powiedzieliśmy jej, co się stało. Widziała, jak pakowano worek na zwłoki do karetki. Wydała wtedy z siebie najbardziej przerażający, rozdzierający serce lament, jaki kiedykolwiek słyszałem. To było, jakby całe życie legło w gruzach, a część z niej umarła razem z córeczką. Później słyszałem od innego funkcjonariusza GOPR, że popełniła samobójstwo kilka tygodni po tym wydarzeniu. Nie mogła dalej żyć ze stratą córki. Dołączył do mnie drugi oficer GOPR-u. Ponieważ mieliśmy informacje o niedźwiedziach w okolicy, szukaliśmy gościa, który na czas nie wrócił do domu ze wspinaczki. Sami musieliśmy ostro się wspinać, żeby dotrzeć do miejsca, w którym myśleliśmy, że może on być. Znaleźliśmy go uwięzionego w małej szczelinie ze złamaną nogą. To nie był przyjemny widok. Był tam od 2 dni i w ranę wdała się infekcja. Udało się nam zapakować go do śmigłowca. Od ratownika słyszałem później, że gość w kółko powtarzał, jak to dobrze sobie radził. Wtedy doszedł na szczyt. Ktoś już tam był. Powiedział, że ten ktoś nie miał żadnego sprzętu wspinaczkowego. Ubrany był w parkę, taki rodzaj kurtki i spodnie narciarskie. Wspinacz podszedł do tego faceta, ale gdy ten się obrócił, okazało się, że nie ma twarzy. Po prostu jej nie było. Przestraszył się i chciał zejść ze szczytu jak najszybciej i dlatego spadł. Opowiadał, że później przez całą noc słyszał, że gość bez twarzy schodził ze szczytu, wydając z siebie stłumione krzyki. Ta historia poważnie mnie przestraszyła. Dobrze, że nie słyszałem jej osobiście. Jedna z najstraszniejszych historii, jakie mi się przydarzyły, dotyczy poszukiwań dziewczyny, która oddaliła się od swojej grupy. Byliśmy na nogach do późnej nocy, ponieważ psy zwęszyły jej trop. Kiedy ją znaleźliśmy, leżała zwinięta pod spróchniałym pniem powalonego drzewa. Brakowało jej butów i plecaka. No i widać było, że jest w szoku. Nie miała żadnych obrażeń, więc mogliśmy z nią iść na piechotę z powrotem do bazy.
Po drodze cały czas spoglądała do tyłu i pytała, dlaczego ten mężczyzna o czarnych oczach idzie za nami. Nikogo nie widzieliśmy, więc uznaliśmy, że to jakiś dziwny symptom szoku. Ale im bliżej bazy byliśmy, tym bardziej niespokojna była. Prosiła mnie, żebym powiedział mu, żeby przestał robić do niej miny. W pewnym momencie zatrzymała się i obróciła. Zaczęła krzyczeć w las, żądając, by mężczyzna zostawił ją w spokoju. Ja z nim nie pójdę. Ich też nie dam. W końcu zmusiliśmy ją do marszu, ale zaczęliśmy słyszeć jakieś dziwne dźwięki dookoła. To było trochę jak kaszel, ale bardziej rytmiczne, głębsze. Prawie jakby ten dźwięk wydawały owady. Nie bardzo umiem to lepiej opisać. Kiedy praktycznie dotarliśmy do stacji, kobieta odwróciła się do mnie, a jej oczy były tak szeroko otwarte, jak tylko można to sobie wyobrazić. Dotknęła mojego ramienia i powiedziała: on powiedział, żebyś przyspieszył. Nie lubi patrzeć na bliznę na twoim karku. Faktycznie mam bardzo małą bliznę na podstawie u szyi, ale jest schowana za kołnierzykiem. Nie mam pojęcia, jak ona mogła ją zauważyć. Natychmiast po tym, jak to powiedziała, znowu usłyszałem ten dziwny dźwięk. Tym razem tuż przy moim uchu. O mało ze skóry nie wyskoczyłem. Pośpieszyłem z nią do bazy, starając się nie pokazywać, jak bardzo jestem przerażony. Ale muszę przyznać, że bardzo cieszyłem się, upuszczając tej nocy ten las. Ostatnia historia jest zarazem najdziwniejszą, jaka mi się przydarzyła. Nie wiem, czy to przytrafia się w innych jednostkach GOPR-u, ale u nas jest to rzecz, która przytrafia się regularnie, a o której nie mówi się. Możecie próbować pytać funkcjonariuszy GOPR-u o to, ale pewnie nawet jak coś wiedzą, to i tak nie puszczą pary. Nasi przełożeni poinformowali nas, żeby o tym nie mówić, a w tym momencie tak do tego przywykliśmy, że przestało nam się to wydawać dziwne. Przy większości spraw, gdzie szukamy naprawdę daleko w dziczy, mówię tu o jakichś 30 czy 40 milach, w pewnym momencie znajdujemy schody w środku lasu. To prawie tak, jakbyś wyciął schody ze swojego domu i umieścił je w lesie. Zapytałem o to po tym, jak widziałem je pierwszy raz, ale drugi ratownik powiedział, żebym się nie martwił, że to normalne. Wszyscy, których pytałem, powiedzieli dosłownie to samo. Chciałem podejść i to zbadać, ale powiedzieli mi bardzo dosadnie, że nigdy nie powinienem się do nich zbliżać. Obecnie właściwie je ignoruję. Zdarza się to bardzo często. Oto zdjęcie tych schodów.